Cześć! Nieco ponad miesiąc temu sprawdzałem słuchawki Jabra Elite 7 Pro i spodobały mi się one na tyle, że od razu trafiły do mojej topki. Czym i jak bardzo różni się wariant Elite 7 dla aktywnych? To sprawdzę w dzisiejszej recenzji. Opakowanie względem modelu Pro różni się jedynie kosmetycznie. W estetycznym pudełku znajdziemy więc etui ładujące ze słuchawkami, krótki przewód USB-C, dwie dodatkowe pary gumek i instrukcje. Etui to część wspólna modelu Pro i Active i tu w zasadzie jedyną różnicą są warianty kolorystyczne. Case wykonany jest z matowego tworzywa. Cechuje się całkiem kompaktowymi rozmiarami i dobrą jakością wykonania. Z przodu znalazło się wejście do ładowania i pojedyncza, ale kolorowa dioda stanu. Na wieczku zobaczyć można logo producenta, a na spodzie znaczek Qi, oznaczający bezprzewodowe ładowanie. Zawies jest w porządku. Chodzi z lekkim oporem, blokuje się w skrajnych pozycjach i ma minimalne luzy. Wnętrze case'a pokrywa przyjemne w dotyku gumowane tworzywo. Wracając do kolorów, to w modelu Pro wybrać można czarny, tytanowo-czarny i złoto-beżowy. Active natomiast występuje w wariancie granatowym, czarnym i miętowym. I według mnie to wersja Active jest ładniejsza. Tego nie zauważyłem przy teście 7 Pro, ale tylko jeden wariant kolorystyczny Pro i Active wspiera ładowanie bezprzewodowe i niestety jest to opcja dodatkowo płatna, a kosztuje 150 zł, czyli dość sporo. Zostawmy jednak etui, bo to w dokonałówkach jest najwięcej różnic. Siódemki Pro prezentują się elegancko. Wersja Active, przez pokrycie całej zewnętrznej części gumą, wygląda jakby była w stanie przetrwać naprawdę dużo. Pod gumą ukryto wygodny przycisk fizyczny i dobrze widoczną diodę stanu. Względem siódemek Pro przeprojektowane zostały otwory mikrofonów, przez co ich praca może być nieco inna. Wewnętrzna część jest identyczna. Z tej strony zobaczyć można dyszę przetwornika, pinę do ładowania i czujnik zbliżeniowy. Kształt i wyprofilowanie również są identyczne i to bardzo dobrze. Podobnie jak Pro, siódemki Active są to TWS-y wybitne pod względem wygody noszenia. Cechują się małym rozmiarem i bardzo uniwersalnym kształtem. Magnesy są silne, słuchawki same na pewno nie wypadną. Jeśli chodzi o wodoszczelność, to specyfikacja obydwu wariantów mówi o certyfikacie IP57, ale to siódemkom Active łatwiej jest zaufać. Sterowanie jest możliwe dzięki wygodnym przyciskom na zewnętrznej części słuchawek. Domyślnie pojedyncze naciśnięcie prawej pauzuje i wznawia. Podwójne zmienia utwór na następny, a potrójne na poprzedni. Pojedyncze kliknięcie lewej zmienia tryby pracy ANC, a podwójne aktywuje wybranego asystenta. Automatyczna pauza i wznawianie działa bez zarzutów. Dodatkowo sterowanie można zmienić w aplikacji, więc obsługa słuchawek stoi na bardzo wysokim poziomie. Dźwiękowo mamy w zasadzie to samo co w siódemkach Pro. Domyślnie na neutralnym profilu słuchawki odtwarzają dość zbalansowany dźwięk z lekko rozrywkowym zabarwieniem. Brzmienie jest czyste, szczegółowe i naprawdę może się podobać. Mi się podoba, szczególnie po zmianie presetu na Energize, który rzeźbi charakterystykę w V-kę. Profili dźwięku w sumie jest 6, a jeśli chcesz ustawić siódemki jeszcze bardziej pod siebie, możesz to zrobić za pośrednictwem equalizera. Dobrej jakości przetworniki połączone ze świetną aplikacją gwarantują, że testowane słuchawki sprawdzą się w niemal każdym gatunku muzycznym. Mały minus tej kategorii dam za obsługę jedynie podstawowych kodeków. Głośność maksymalna jest na dobrym poziomie. Aktywna redukcja szumów jest i działa. Nie robi piorunującego wrażenia, ale dość skutecznie odcina od szumów z zewnątrz. Tryb hear-through z kolei daje świetne rezultaty. W naturalny sposób przekazuje dźwięki otoczenia do ucha słuchacza. Stabilność połączenia i zasięg to absolutna topka. Opóźnienie dźwięku jest minimalne, da się je zauważyć, jednak nie wpływa bardzo na oglądanie seriali czy YouTube'a. W temacie mikrofonów wychwalałem siódemki Pro, a tak oto z moją aplikacją do rejestracji dźwięku radzą sobie Jabra Elite 7 Active. A na zewnątrz, w raczej łatwych warunkach atmosferycznych, słuchawki radzą sobie właśnie tak. W opisie strony przeczytać można o 8 godzinach grania na jednym ładowaniu. Mi udało się ten wynik nawet pobić, bo słuchawki przy wyłączonym ANC i na mniej więcej 90% głośności rozładowały się po około 9 godzinach. Aktywacja ANC skróci czas grania mniej więcej do deklarowanych 8 godzin. Czas pracy prezentuje się rewelacyjnie. Etui naładuje do kanałówki około 3 razy. Energię uzupełnić można przez USB-C lub bezprzewodowo. Dioda jest jedna, ale za to kolorowa i skutecznie informuje o ładowaniu czy aktualizacji urządzenia. Decydując się na Elite 7 Active, Jabra daje dostęp do wszelkich dobrodziejstw dostępnych w aplikacji Sound Plus.
i więcej o nim mówiłem w teście Elite 7 Pro. W skrócie, zmienić można ustawienie equalizera, profile dźwięku czy posłuchać oceanu. Głębiej w apce sprawdzić można dopasowanie słuchawek czy dostosować ustawienie sterowania do swoich potrzeb. Ustawień jest dużo więcej, ale omówienie ich zajęłoby kilka dobrych minut. Powiem za to, że jest to moja ulubiona aplikacja do obsługi słuchawek, z jakiej korzystałem. Na stronie poświęconej 7 Pro przeczytać można, że w styczniu wejdzie aktualizacja umożliwiająca jednoczesne sparowanie dwóch urządzeń ze słuchawkami. W opisie 7 Active takiej informacji nie znalazłem, więc multipointa tu prawdopodobnie zabraknie. Podsumowując, Jabra Elite 7 Active nie różnił się bardzo od 7 Pro. Słuchawki są nieco tańsze i charakteryzują się budzącą większe zaufanie przy kontaktach z wodą konstrukcją. W mojej ocenie występują w ciekawszych kolorach, jednak brakować może funkcji multipoint. Poza tym do kanałówki wypadają identycznie co 7 Pro. Mamy tu więc fantastyczną wygodę, bardzo dobrą jakość grania i imponujący czas działania. Trochę szkoda, że mimo produktu z wysokiej półki cenowej trzeba dodatkowo dopłacić za ładowanie bezprzewodowe. Natomiast jest to kwestia ceny i każdy sam zadecyduje, czy warto. Same słuchawki pod względem sprzętu oraz oprogramowania wypadają świetnie i korzystało mi się z nich naprawdę fantastycznie. I to by było na tyle. Wszystkie niezbędne informacje oraz linki znajdziecie w opisie. A ja zachęcę do zostawienia łapy oraz suba. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!